Historia o świętym Mikołaju. To było tak.
się zaufać obcemu bogaczowi. Mikołaj był coraz bardziej głodny, ale jego dobre serce wzięło górę i postanowił po prostu podrzucić jedzenie. Tymczasem chłopcy wyglądali ukradkiem przez małe okienko. Kiedy nabrali pewności, że obcy odszedł, znów wyszli z chaty. Na rozłożonej przed progiem chuście leżał świeżutki chleb i ser, zostawione specjalnie dla nich. Zobacz, powiedział starszy z braci, to chyba jakiś anioł nam zostawił. Zjadaj, powiedział, podając młodszemu kromkę chleba. A Mikołaj ukrył się w pobliskich zaroślach i przyglądał się chłopcom. Sam odczuwał coraz większy głód, ale i ogromną radość, że jego drobny podarunek sprawił dzieciom prawdziwą radość. Mała dygresja, śmieliście się z mojej krzywej choinki, wiecie? Zapamiętam to sobie. Od tego czasu biedni ludzie opowiadali o aniele, który przynosi jedzenie dzieciakom, jednak nikt go nie widział. Mikołaj wyrósł na mądrego młodzieńca. Postanowił służyć Bogu i ludziom. Jego rodzice zmarli. Mikołaj udał się więc do swojego wuja, sprzedał niemal cały majątek i rozdał potrzebującym w swoim mieście. Zostawił sobie tylko tyle, by móc odbyć podróż. Udał się do Miry, gdzie jego wuj był biskupem. Nie było wtedy telefonów oczywiście, więc nie mógł ani poinformować o swoim przyjeździe, ani dowiedzieć się, co się stało. Tymczasem wuj Mikołaja również zmarł. Po dniach smutku i żałoby mieszkańcy chcieli wybrać nowego biskupa. Ale jakoś nie mogli dojść do porozumienia. Ustalono więc oddać się Bożej opatrzności w tej kwestii. Najstarszy z zebranych powiedział: niech biskupem zostanie ten, kto jutro pierwszy wejdzie do świątyni. Kiedy rano przedstawiciele wspólnoty udali się do kościoła, zastali tam modlącego się Mikołaja. Kim jesteś, panie? Zapytał jeden z nich. Jestem Mikołaj. Przyjechałem do mojego wuja, ale okazało się, że on nie żyje, tak jak moi rodzice. Powiedział Mikołaj ze smutkiem. Młodzieńcze, pan wskazał nam ciebie jako biskupa Miry. Przyjął tę wielką godność i zaszczyt, ale i wielką odpowiedzialność. A mieszkańcy pokochali go za pracowitość, wrażliwość i skromność. Nikt jednak nie przypuszczał, że będzie on sprawcą także wielu innych rzeczy. Biskup Mikołaj pamiętał, jaką radość sprawiało dzieciom, kiedy znajdowały jedzenie podrzucane im przez niego, i pamiętał, jak sam wspaniale się czuł, robiąc te drobne, dobre uczynki. Dowiedział się o pewnym szlachcicu, który bardzo zubożał. Nie miał już pieniędzy na jedzenie dla swych córek. Tym bardziej nie mógł dać im posagu. Postanowił więc wygnać się na ulicę. Dziewczęta kładły się spać w ostatnią noc w domu. Pod oknem ustawiły swoje budziki. Nie chciały odchodzić z domu, ogarnął je smutek. Jednak rano odkryły, że budziki wypełnione są złotymi monetami. Ej, wiecie co, bo u mnie tak samo zawsze właśnie w budziki. Ja musiałam wyczyścić swoje budziki i albo znajdowałam tam opierki. Czasem były tam opierki, jak już powiedziałam. Ale generalnie prezent drobny. Dajcie znać, czy u was też właśnie w buty szóstego się dawało. W sensie Mikołaj wam dawał, wiadomo. Jednak rano odkryły, że budziki wypełnione są złotymi monetami. Kiedy ojciec wszedł do pokoju dziewcząt, to najmłodsza zawołała: tato, chyba anioł się nad nami ulitował. A ojciec rozpłakał się ze wstydu, ponieważ wiedział, że źle postąpił, ale i z radości, że mógł posłać na ziemię anioła, by pomóc jego córkom. Wieść o tym wydarzeniu szybko rozniosła się po Mirze, ale nie wszyscy chcieli w to wierzyć. Tymczasem ciągle ktoś odnajdywał zostawione podarki, trochę jedzenia, przedmioty potrzebne ubogim, ubrania. Jedna mała dziewczynka wiele słyszała o tej nieziemskiej istocie, która pomaga ubogim. Sama modliła się do tego anioła w kościele. Jej modlitwę usłyszał
kiwnął głową i uśmiechnął się do niej. Wieczorem dziewczynka położyła się spać. Przed snem marząc o tym, by ujrzeć anioła, który przyniesie jej lalkę. Zerwała się w środku nocy, ponieważ obudził ją jakiś szmer. Ujrzała, że coś wpadło do środka przez okno. Ponieważ bardzo pragnęła ujrzeć anioła, podbiegła do okna i dostrzegła szybko tylejącą się postać w płaszczu i kapturze. Zsunęła się z okna na ziemię i poza pobiegła za tajemniczą osobą. Kiedy niemal doganiała postać, znaleźli ją się przed kościołem. Drzwi się uchyliły i tajemnicza osoba zniknęła w środku. Dziewczynka jednak zobaczyła na ziemi guzik. Podniosła go i postanowiła zachować jako pamiątkę po spotkaniu z aniołem. Następnego dnia udała się do kościoła, by w tym zacisznym miejscu podziękować Bogu za utrzymany od niego podarunek. Miała ze sobą swoją nową lalkę i guzik anioła. Mijał ją właśnie biskup Mikołaj, który uśmiechnął się do niej, a ona dostrzegła brak guzika przy jego żacie. Ojejku, biskupie, ja mam twój guzik! Krzyknęła podekscytowana. To ty jesteś. Sz! Nie mów nikomu. To będzie nasza tajemnica. Przerwał jej biskup Mikołaj. Dziewczynka skinęła głową i dotrzymała słowa przez wiele lat. Po wielu latach swojej działalności, tak publicznej, jak i skrytej, jako dziedziczka i opiekun ubogich, biskup Mikołaj zmarł. Ponieważ do papieża docierały świadectwa jego świętości, musiał wysłać swoich sędziów, by zbadali tę sprawę. Na spotkanie z nimi przybyło mnóstwo ludzi, którzy opowiadali o dobrym sercu biskupa Mikołaja, o jego skromności i dobroci. Przybyli także żeglarze, którzy zapewniali, że wstawiennictwo Mikołaja i jego modlitwa uratowały ich w czasie stormu. Plecy mnie bolą, już nie wiem, czy widzicie to. Że w mirze często pojawiał się anioł pomagający biedakom. Potwierdził to zgromadzony tłum. Kobieta dodała, że ona widziała tego anioła. To był biskup Mikołaj. To wiedziała. On był tym aniołem. To on ukradkiem pomagał biednym i on przyniósł mi lalkę. Jedyną zabawkę, jaką miałam w życiu. Zapadła cisza. Po chwili dały się słyszeć głosy biedaków, którzy potwierdzali słowa dziewczyny i dodawali swoje opowieści. U nas był anioł. I u nas także był. U nas także był. I u mnie też, krzyknął mały chłopiec. U mnie też był anioł Mikołaj. Nikt nie ma wątpliwości, że Mikołaj był człowiekiem świętym. I jak wiemy, nadal lubi pojawiać się na ziemi i w tajemnicy przynosić prezenty. Minęło setki lat, a 6 grudnia, w rocznicę jego śmierci, dzieci i dorośli znajdują drobne upominki, które sprawiają im radość. Dobrze, kochani, słuchajcie, czy wierzycie, czy nie wierzycie w świętego Mikołaja, czy jesteście wierzący, czy niewierzący, trzeba przyznać, że opowieść jest fantastyczna i podnosząca na duchu. Ja uwielbiam czytać takie historie. Lubię ludzi takich. Nawet jeśli to bajka, to wierzę i chcę wierzyć, że są tacy ludzie na świecie. Tak, nie wiem, czy słyszycie.